Cześć kochani, tu Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na kolejny trendowy film na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj będzie o takich pięciu, nazwę to rzeczach, które wystarczą, żeby być modną tej jesieni. Nie musicie wymieniać całej garderoby, wiem, że jest taka wielka nagonka i tak dalej, żeby kupić mnóstwo tych trendowych rzeczy, każda z nas chce być modna i tak dalej, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi w modzie, nie o to chodzi, żebyście, wiecie, wywalały całe wnętrzności swojego portfela, wymieniały całą garderobę. Generalnie moda, reklamy są tak konstruowane, żebyście właśnie tak robiły, ale ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak właśnie takim troszkę tańszym kosztem i bardziej rozsądnie podejść do tych nowych trendów, do tych zjawisk modowych i na co postawić, żeby ten Wasz look na bazie tego, co już macie, z tymi rzeczami, o których Wam powiem, był po prostu fajny i modny. Jeżeli Was to interesuje, to oczywiście zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli będzie się Wam podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I przechodzimy do rzeczy. Robiłam Wam film o trendach, zresztą nie tylko ja, na całym YouTubie już w tym momencie się pojawiły filmy o trendach, więc zakładam z góry, że wiecie, co jest, wiecie, hot, po prostu modne, a jeżeli nie, to sobie tutaj przejdźcie i zobaczcie. Natomiast pierwsza rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, pierwszy taki bardzo mocny trend, którego wszędzie jest pełno, to są wzory zwierzęce. I to jest skóra węża, i to jest panterka w większości. Te dwa są najbardziej popularne. I teraz tak, jeżeli lubicie zwierzęce motywy i nie macie nic przeciwko, nie kojarzą Wam się kiczowato, a wiem, że wielu osobom się kojarzą, to postawcie na jakiś detal właśnie w wężowej skórze albo w panterce. Ja osobiście bardzo lubię płaszcze w panterkę i według mnie to jest fajna rzecz, fajny dodatek, który tak jakby w klasycznym modelu, w klasycznym fasonie będzie co jakiś czas powracał i wciąż będziecie go mogły nosić. Będzie to taki klasyk, ale nie klasyk, można powiedzieć. Ale oczywiście, jeżeli na przykład nie chcecie wydawać więcej pieniędzy na część garderoby z takim zwierzęcym printem, to możecie postawić też na dodatki, na torebki czy na buty. To jest moim zdaniem taki print, który w tym sezonie, jeżeli chcecie właśnie umodnić, może tak, swoją garderobę, warto po prostu na niego postawić. Może to być jakaś apaszka na szyję, może to być chusta, może to być apaszka na włosy, czy nawet bransoletka, żeby ten zwierzęcy print się pojawił w takiej Waszej codziennej stylizacji, już będziecie wtedy, tak wiecie, bardziej na bieżąco z trendami. A nie potrzebujecie przecież do tego całej szafy w panterkę albo całej szafy w wężową skórę. To jest zbędne. Wystarczy jeden fajny, mały detal albo jedna część garderoby. Druga kwestia, druga rzecz to są takie trochę cięższe działa, bo to jest krata, to jest kolejny bardzo trendowy wzór w tym sezonie. I tutaj na przykład postawiłabym, mówiłam wcześniej o płaszczu w panterkę, ale jeżeli na przykład panterkę wolicie w innym wydaniu, to tutaj przy kracie postawiłabym właśnie na płaszcz w takich klasycznych kratach, na przykład księcia Wali, czy w takiej klasycznej, wiecie, tej czerwono-zielonej kracie, bo to jest krata, która powraca co jakiś czas, co parę sezonów, co dwa, trzy, czasem dłużej jej nie ma, ale właśnie przy klasycznym fasonie płaszcza, takim prostym, czy nawet przy trenczu, który też dekadami się pojawia, postawienie na kratę, na wzór kraty, to będzie dobre rozwiązanie, bo to będziecie miały pewność, że po prostu ta rzecz to nie będzie tylko taka sezonówka, bo ona za jakiś czas znowu się pojawi. Jeżeli obserwujecie trendy, tak jak ja od lat, to na pewno to widzicie, a jeżeli nie obserwujecie tak dokładnie, no to możecie mi uwierzyć. Krata pojawia się po prostu bardzo często w trendach na jesień, co parę sezonów, czy nawet teraz co sezon, bo w zeszłym roku też była modna i warto na nią po prostu postawić. A jeżeli chodzi właśnie o tą kratę, to stawianie na jakieś dodatki, w sensie torebki czy na przykład buty, to już może nie do końca być fajne, dlatego że po prostu torebki i buty dosyć często się zmieniają. Jeżeli postawimy na tą klasykę, ten płaszcz, to zawsze będzie, że tak powiem, w naszej garderobie i od czasu do czasu będziemy go mogły spokojnie nosić. A jeżeli jeszcze zwrócicie uwagę i kupicie rzeczywiście jakiś taki jakościowy, fajny, z dużą domieszką, na przykład wełny, no to to jest rzecz na lata. A teraz coś bardziej takiego efemerycznego, lekkiego, no i zdecydowanie tańszego, mianowicie kolczyki, których dzisiaj nie założyłam, ale zaraz Wam pokażę na zdjęcia. Kolczyki w tym sezonie. Kolczyki w tym sezonie, tak jak było na przykład w lecie, można nosić w dalszym ciągu chwostowe, ale taką charakterystyczną cechą jesienną są plastikowe, duże kolczyki, takie kojarzące się z latami 80. i z 90., tak przynajmniej mi się kojarzą. I to jest, tak jak mówię, to nie jest droga rzecz, żeby kupić sobie takie kolczyki, a jeżeli zestawicie je do
zwykłego, szarego golfu i jeansu, to one Wam w jakiś tam już sposób zupgrade'ują stylizację i dodadzą charakteru. Także to jest też bardzo fajna opcja właśnie na postawienie na tego typu dodatek. Następna rzecz to są buty. Mamy taką tendencję, my kobiety, żeby co sezon praktycznie kupować sobie jakieś buty i jeżeli macie dużo już klasyków w szafie, jakichś kozaków czy sztybletów, to może czasem warto postawić na coś takiego, wiecie, ciekawszego, na przykład na kowbojki, które są zdecydowanie najbardziej top of the top modelem jesiennym w tym sezonie. I właśnie kowbojki. Kowbojki znajdziecie w gigantycznej ilości, wiecie, wersji, zdobień, kształtów i tak dalej, teraz nawet w sieciówkach, więc można wyhaczyć też takie w fajniejszych cenach, czy na przykład na Asosie, na którym ja osobiście kupiłam swoje, możecie kupić jeszcze takie, które były z kolekcji na przykład w zeszłym roku, bo ten trend kowbojkowy gdzieś tam też po modowych obrzeżach się tułał i możecie kupić po prostu takie buty tanio, jeżeli dobrze poszukacie, ale to jest też właśnie taka charakterystyczna cecha trendu w tym sezonie, jeżeli znowu założycie swoją stałą stylizację, taką bardzo zwyczajną i dodacie do tego kowbojki, to znowu ten charakter stylizacji będzie bardziej trendowy, bardziej właśnie na ten sezon. Taki, wiecie, podbijacie po prostu swój styl. I ostatnia, piąta rzecz to jest to, co widzicie na mnie. Kolor żółty. Kolor żółty w różnych wydaniach jest też modny co kilka sezonów. Ja pamiętam w tamtym roku, tamtej jesieni były świetne, nie pamiętam nawet w którym sklepie, ale właśnie żółte płaszcze. Także już wtedy można było ten kolor kupić i już on tak zaczynał powoli się, wiecie, modowo przebijać. W tym sezonie wiosenno-letnim też było mnóstwo żółci, więc jeżeli macie na przykład coś żółtego, jakiś top, czy spódnicę, czy nawet kurtkę, ramoneskę, coś takiego w kolorze żółtym, to jest jak najbardziej na propsie, powiedzmy. Ale możecie właśnie też postawić na kolor, na urozmaicenie swojej garderoby kolorem w tym sezonie. W tym sezonie bardzo modne są takie żywe barwy, jak żółć, pomarańcz, czerwień, fuksja. Ja osobiście jestem przekonana do żółtego koloru. Oczywiście możecie postawić na którykolwiek z nich i to nie jest tak, że musicie mieć części garderoby w każdym z tych kolorów. Możecie po prostu postawić na jeden, możecie postawić na najprostszą rzecz. Żółty szalik, żółty top, cokolwiek, czy nawet torebkę, czy też może być to jakiś dodatek, kolczyki, bransoletka i tak dalej. I to jest znowu takie dodanie do swojego takiego zwykłego looku, jednego bardzo modnego szczegółu, który podbije Waszą stylizację. Oczywiście w tym filmie mogłabym wymieniać, wiecie, wszystkie trendy i mówić Wam, jak kupicie sobie to, to będziecie modne, podbijecie swój look, albo to i wymienić praktycznie wszystkie trendy, które są bardzo popularne, czy nawet takie, które są mniej popularne, ale stwierdziłam, że skupię się tylko na tych pięciu kwestiach, które moim zdaniem są najbardziej teraz widoczne, czy w street stylu, czy były widoczne na wybiegach. Że tak powiem, jest największy ruch w tych kwestiach, może tak. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się podobał, jeżeli tak, no to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się następnym razem, pa!